Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed. Pójdziemy tutaj. Tak, nie po drodze pójdziemy. Pozostałe punkty widokowe tutaj chcemy zebrać. Tak, tak. Ważne. Teraz dobrze. Teraz jedziemy tam, gdzie trzeba. Cięci są na mnie strasznie, kurde. A tą flagą była. Trudno. Jest na górze. Są na górze. Puskać mnie gnoje. Opuść mnie. Okej, okay, jestem na żółto, nie wiem jak, ale zgubili mnie na ścianie. Nieważne, nie ten, dla mnie to tylko jest in plus, że są ślepi. Możemy sobie zsynchronizować. Dla mnie to jest właśnie tylko i wyłącznie na plus. Skubańca mnie nagle złapali. Teraz się ich tu kurwa nalezie. O Boże. Ale jestem trochę otoczony. Na kontratakach pojedziemy ich. Czyli będzie spokój. Ci są trudniejsi do skontrowania. Dobra, jest spokój. Kto ma mnie ścigać, jak nikt nie przeżył, nie? Właśnie też mi się tak wydaje. Lecimy do kolejnego punktu. W
widokowego. Super. Ja się tego złapię. Czasami wychodzą takie sztuczki magiczne. Synchronizujmy. I lecimy dalej. Teraz już przynajmniej w tym kierunku, w którym powinniśmy. Będziemy więc... Te ostatnie dwa punkty już nie są. Czy jeden jest średnio po drodze? Tylko do tego trzeba iść i tak. No już. Pobiegnij! Zostawić mi konia, no. Całkowicie się zaciąłem. Dobra, już ten. Czyli bić mnie w konia, ja nie mogłem się ruszyć z miejsca jakoś tak dziwnie. No nie zsiąść też z niego nie mogłem, żeby było śmieszniej. Jak miło z ich strony. Dużo nie zostało, spokojnie. Ten punkt i jeden ten trochę bardziej taki oddalony. I biegniemy do kolejnego miasta. Chcemy zdobywać kolejne punkty widokowe na początku. Ale... A żółto jest spoko, bo mnie nie zestrzelał. Ja się strzała w moim kierunku agresywnie, jak mi się ten spierdolił, bo przyjemnie. Ojejku, dobra, ale już ostatni został. Wspinaj się, Altair, wspinaj się, bo mi się widzowie mi się nudzą.
Okej, okay, i ostatni punkt mamy. Te pozostałe tamte kreseczki są chyba za zbieranie flag, czyli tamtych nie zdobędziemy. No to długo byłem w ukryciu. Naprawdę, no powiem wam, że kurwa jak na asasyna to strasznie dużo zawieszenia w kółko siebie robię. Uwaga, nie pchać mi się pod konia, bo krzywdę może zrobić. Siłę za takie rzeczy właśnie jak spotkam, to tylko ogrodzenia. Tak, teraz jak nie trzeba, to chyba przez trzy skakam. O, już, poskakałeś sobie. A, pitole. Kim ja muszę teraz być? Tutaj. No i teraz już raczej się nie zgubię. Ale jeszcze jakiś tam pułk wojska przecież możemy ze sobą pociągnąć, nie? Szczęście nie. Co jest? Nie, nie, nie rób mi tego. Dobra, wracamy po małym cięciu, bo gra mi się kurwa oczywiście musiała skraszować. Chuj strzelił, dobra, ale nic, nic, nie przejmujemy się w ogóle. Tylko tak, odkryliśmy już sobie wszystkie punkty widokowe, to już jest coś. A teraz lecimy do ostatniego miasta. Mam nadzieję, że to jednorazowy jakiś tam wypadek było z tym crashem. Jak mi się wysypie całkiem i nie będę mógł tam wejść, to chuja zrobię, będzie po serii. Sprawdzam mapę, bo wolałbym nigdzie źle nie skręcić, a żeby się to kiedyś zdarzyło. Czekaj, wszyscy są do mnie. Ja tylko jadę sobie na koniu, nie? Nic więcej nie robię, a po prostu kurwa wszystkim odpierdala. Skoczę tędy. Super. Ten koń jest jakiś dziwny, jakąś dziwną tendencję do skakania w niepotrzebnego. Do potrzebnego nie ma żadnych tendencji. Nie, udało się. Patrzcie, myślałby kto. Czego nie jedziesz? Sorki, ale chrypa mnie trochę łapie. Już którąś godzinę z rzędu nagrywam i tak sobie właśnie naszło mnie, mówią, taki wolniejszy piątek, dzięki mojemu zajebistemu planowi zajęć. Piątki, tylko półtorej godzinki na
na 17:30, więc już cały dzień i tak, kurwa, mam zmarnowany. A to mówię, sobie trochę ponagrywam, ostatnio jestem w plecy z tym nagrywaniem. To wie, chociaż tyle. Tak, którąś godzinę siedzę w zasadzie. Czy w międzyczasie sobie obrabiam filmy. Mam nadzieję, że nie będzie przycinek, bo... Muszę zakupić drugi dysk, bo z jednym dyskiem jest ciężko naraz nagrywać film i drugi czy zapisywać, obrabiać. Okej. Prawie go zabiłem. Szczęścia. A tu mi się podoba. Ta okolica jest bardzo ładna. No i tamto ja będę robił rzeczy. Się bałem, że nie ma straży. Tam jest koleś. Schudź. Ratujemy gościa. Okej. Dosyć szybko. Dwunastu jest do ratowania. Jestem w Bridge District of Jerusalem. Nice. Zaczynamy z bogatego, no to nieźle. Tomorrow may bring. Defend against an uncertain future. Protect the ones you love. Work hard and be rewarded. Kalal provides. You've no reason to be out These here, old man. Are troubled times in which we live. Food is scarce, right? But it need not be this way. There are opportunities for those with the courage to seize them. You need no longer go without. Any man willing to work can have his due. I zsynchronizujmy sobie widok pierwszy, popatrzmy. No to miasto mi się zdecydowanie bardziej podoba niż ostatnio. Ale to może dlatego, że właśnie tam byłem w dzielnicy Bydoty, a tutaj jestem od razu w bogatej dzielnicy. Mamy go. Pierwszy nasz element układanki. Posłuchajmy go może. Okej. Tak się dowiedzieliśmy rzeczy.
To czasem ktoś widzi. No co jest? Okay. To me or speak to God. It's your choice. You won't stop the work he does. Cannot stop it. Stop what? What work? He prepares them for the journey. Journey where? They are held in his warehouse. And when the time comes, they are sent to Akka. Where is this warehouse? And why Akka? Talal tells me what I need to know. Nothing more. It is safer that way. For him, perhaps. Though not, I fear, for you. Okay. Czyli ten ma tych niewolników i to on ich wysyłał tam do tamtego miasta. No, który się wyrwie? No trochę ich tu poległo. Still, best not to take any chances. I'll hurry home. Don't think I'll leave it again anytime soon either. You've done me a kindness, young man. Be assured, I won't forget it. What happened? Okay. Tutaj może. Albo i nie. What is that man thinking? He should stop acting like a child. Such a strange man. Ważne. Przypomina to, jak on się wspina miejscami. A nie o to chodzi. Dobra, to tam jest punkt. Prześredne te. No, na przykład to, nie? Zajebiście. To ja tam nie mam jakichś bardzo... wymagań czy coś, nie? No to wiadomo. Czy taka rzecz się zdarzy czasami trochę nielogicznie się powspina, ale... Momentami to jest irytujące, szczególnie, że na tym daszku, co widzieliście przed chwilą, tym takim niskim, to chyba wybiegał w ogóle wyżej niż tamta ścianka sięga. Cholernie jestem ciekawy tego widoku. W najwyższym punkcie teraz. W tego zasadzie. Więc... Widzimy całe zajebiście ładne... miasto. Jeszcze sobie zrobimy parę rzeczy, bo kawałek musiałem wyciąć z tego odcinka, więc nie wiem ile wyleci materiału.
O, mam kolejny ten. Tak, to wystarczy, żeby minąć strażników raczej. Jeśli by się ktoś zastanawiał. Znowu ci chorzy ludzie. Będzie krzyku. No, uratowałem ci życie. Trzecia osoba uratowana. Tutaj. Ja wcale nie wyglądam familiar, daj jeszcze. Czekaj, gdzie jest? Fuck. Dobra, nie będę z nimi walczył. Okej. No. Spokój. Mam nadzieję, że znajdziesz sposób, żeby się odpłacić, bo jak nie, to... Ja jestem na punktu, gdzie ich dokonam. Ten raczej nie wyjdę. Z tej strony coś, no prędzej. Więcej nadziei tutaj jest na wdrapanie się. No. Takie skomplikowane. Stanął i tak, stoi i patrzy w ścianę, kurwa mać. Stanął i patrzy sobie w ścianę. Synchronize. Tra-ta-ta-ra-ta-ra-ta-ta-ta-ra-ta-ra-ta. Okej. Okay. I obronimy sobie jeszcze jednego Citizena. Dzisiaj. Jak zaczęli mnie... Dlaczego oni zaczęli mnie gonić w ogóle? Ktoś wie? To w komentarzach dawajcie znać.
You dare steal in my presence? That will cost you your life! Zabił się. Thief! You are filth! What happened here? Help me! Somebody help me! What is it? Let's go! Yeah, my head! Okej, tam ci po prostu mnie ścigali. Za każdym razem jak się pokazywałem, to zaczynali mnie. Ale nie wyglądają jak żołnierze. To znaczy coś tacy. Czyjeś przydupasy. W sumie już ich dwóch zabiłem, to teraz mogą już być ostrożniejsi, nie? Dobra, trochę nam zasłonił koleś, kurde widok jak za. No i nie trzeba było zasłaniać. Żebyś przeżył. Okej, super. Dobra, trochę się zastanawiam, zaraz mi zacznę ten wojska ścigać. To jest dobre miejsce na skończenie odcinka. Dobra, także ja się z wami żegnam, zapraszam na kolejny odcinek i już jutro będziemy dalej sobie odkrywać Jeruzalem i będziemy sobie robić rzeczy, tak głównie to biegać, skakać i zabijać. No to co, no także kolejny odcinek już jutro, a na razie żegnam się z wami, cześć!